Dzień dobry Państwu, kochani moi. Na początku to chciałem przywitać Was, złożyć te serdeczne życzenia i przywitać Meksykana. Jest zdrowy cały. To jego klucze. Otwieracz. Taki fajny do napojów. Jak butelki szklane. Jego klucze wszystko, owoce, wszystko. Pisze, to nie moje klucze, tylko jego. Jest zdrowy cały. Dzięki Bogu przyjechał. No pierwszy materiał nagrywamy razem w końcu po powrocie. Pierwszy raz już, bo wy się bez przerwy prujecie się, jak tak powiem, na mnie już. Kiedy przyjedzie do mnie Meksykano, przyjdzie, żeby nagrywać filmy. Już dzisiaj obiecałem dla Was, że dzisiaj przyjdzie i przyszedł. I siedzimy na ławeczce. Jest kuchenką letnią, bo to kuchenka letnia się nazywa, tu, z tyłu, budyneczek. I co? Zaczynamy nagrywanie. Ostre. Dziś taki... Lekki film. Lekki dla Was filmek, taki leciutki. Przywitanie, pokazanie, podziękowanie za prezent dla Meksykanów. A coż to jest prezent? Prezent basen. Duży. Kiedy będziemy stawiać? O, ja się pana pytam teraz, żeby widzowie nie byli zaskoczeni. Jutro będziemy stawiać. Jutro albo pojutrze. Jutro albo w niedzielę, ja jutro skoszę trawę. Z samego rana biorę kusiarkę i koszę trawę tu. I, bardzo dobrze. I drzewo będę odpierdalać do obiadu, a później przerwę, ubiorę się i pojadę tylko obiad, wezmę dalej będę napierdalać, żeby basen był, na basen był gotowy. Taką płyty mam, o, jak tu. Tu stoi. I tam pod szopy takie płyty mam, położy się płyty, później trzeba będzie skoczyć na budowę, poprosić odpadki to już, bo całego styropianu nie dadzą dla nas, na pewno, ale odpadki, gdzieś takie wiesz, kto gdzieś się buduje, a obcina, jemu zostaje, on wyrzuca do kosza, gdzieś na bloku, to tam można takie styropiany brać. W torbę, worek i przypuśćmy dwa worki, a on letki, ten styropian, to i autobusem można przywieźć i sznurka wziąć kawałek, czy sznurka wziąć, związać do worka, żeby nie śmiecić w autobusie, bo śmiecić nie wolno, to trzeba worka brać i do worka się spakuje się, ile wejdzie styropianu i przywiezie się, położy się styropian na te płyty i później ładnie palikami się ogrodzi się. Ja zrobię paliki drewnianymi, żeby fajnie było. Żeby piesek nie wskoczył pewnie, jak będzie wypuszczony. Nie, piesek nie będzie wypuszczany, dlatego że wiesz, jak basen będzie, to wiesz, ostre ma pazury, to jest... Ogólnie, czy jest pan zadowolony z prezentu? Z całego serca tobie dziękuję, jestem bardzo zadowolony. I muszę za ten prezent tobie odwdzięczyć się. Tak jak napisałem list, choć ty powiedziałeś, że piece nie będę stawiać, ale ja jeszcze raz napiszę do mamy. Nie posłucham się ciebie. Na pewno obiecuję to tobie, tu przed kamerą. I musisz mnie wziąć do remontu pieca. Ja ci zrobię elegancki piecyk ten. Że naprawdę, Jarek, zrozum, kochany, że... Tam u ciebie tragedia może być. Wiesz co to tragedia? Tak jest. Podpalisz w piecu, u ciebie dym idzie. Nie jest wyczuszczone kanały. Raz. Dwa. Drzwiczki. Trzy. Trzeba...